Cześć kochani, dzisiaj filmik z mojego mini balkonu, ledwo tutaj siedzę, ale chcę dzisiaj zasadzić pierwszy raz ziemniaki na balkonie. Zakupiłam przez internet takie coś, to jest do sadzenia ziemniaków. Będzie to mega eksperyment, nie wiem czy cokolwiek wyrośnie, bo dosyć późno też sadzę, no ale zobaczymy. Wiem, że można też oczywiście użyć jakiegokolwiek innego worka lub takie są też doniczki specjalne do właśnie sadzenia ziemniaków. Można też samą taką doniczkę zrobić. Natomiast w warunkach miejskich, balkonowych można coś takiego zakupić. To kosztuje coś koło 20 zł, więc no i nie jest to jakoś strasznie tanie, jak na tylko kawałek worka. Ale mam nadzieję, że to zostanie na następny jeszcze rok, więc będzie można to wykorzystać ponownie. Ten worek ma tutaj na dole, zobaczcie, takie dziurki, żeby właśnie można było odprowadzić wodę. Tu na dole jest taka kieszonka i będzie można sobie później otworzyć tę kieszonkę i wyciągać jakby stąd tutaj, o, one są takie rzepy, widzicie? Stąd niby ziemniaki. No zobaczymy, czy to się w ogóle to się sprawdzi. A, jeden minus tego akurat rozwiązania na balkonie jest taki, że nie mam tutaj specjalnie, że muszę coś podłożyć pod to, przez to, że są te dziurki. Więc, a to jest dosyć duże, więc może być z tym problem. No ale zobaczymy. Na razie podwiniemy ten cały worek, znaczy go zwiniemy. Metoda jest taka, że wkładamy troszeczkę ziemi, ziemniaki, przysypujemy i później co jakiś czas, jak te ziemniaki wykiełkują, to trochę podsypujemy ziemią. No i tak aż zapełnimy cały worek. Tada! No dobra, to do roboty. Wywinęłam tutaj cały ten worek, tak żeby był on dosyć nisko. Nasypałam tutaj już ziemi i podłożyłam sobie pod to podstawkę. A właściwie to nie jest podstawka, tylko to jest wieczko od takiego dużego wiaderka. I teraz tak, mamy tu ziemniaczki, które już jakiś czas sobie leżały na tutaj takim pojemniku od jajek. Niestety nie było jakoś strasznie, nie miało dużo słońca, więc one się jakieś takie fajne, nie, super nie zrobiły jeszcze. No ale nic, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Wkładam teraz te ziemniaki. Są malutkie, więc niby powinno się tam gdzieś 3-4 ziemniaczki wrzucać, ale one są tak małe, że mi się wydaje, że ja po prostu dla eksperymentu też robię, więc wrzucę wszystkie. I to jest jeszcze jakaś inna odmiana i zobaczymy. O, Lili się wzięła za wkładanie. Co robisz, Liluś? Sadzę. Sadzisz ziemniaki? Okej, no jeden troszeczkę w nie w tę stronę. Ale to zaraz poprawimy, będzie dobrze. No i już przysypane. I co teraz robimy? Czekamy. Czekamy. Aż wykiełkuje. No zapomniałam powiedzieć, że jeszcze trzeba to podlać oczywiście. To podlewaj. Pa, pa. To są ziemniaczki po kilku dniach. Więc rosną naprawdę szybko. O, tak wyglądają. Ma tutaj kukuryczki. I jakiś nędzny majeranek. Dobra, na to nie patrzcie. No i teraz za jakiś czas jeszcze troszeczkę tak podrosną. No i będziemy podsypywać. Minął no troszeczkę ponad tydzień. I moje ziemniaki już wyglądają tak. Już nawet chyba jestem troszeczkę spóźniona z tym, żeby to odwinąć. A tutaj ogóreczki. Minął miesiąc, a tu już mamy o takie wielkie rośliny, które zaczynają kwitnąć. No i zobaczymy, co z tego będzie. Niestety ziemniak jest zaatakowany przez ogórka. I cały czas muszę tego ogórka ściągać z tego ziemniaka. No, ale zobaczymy, jaki będzie efekt tych ziemniaków.
Nie strasznie dużo wyszły poza to, zobaczcie. Widać tutaj, ceny są bardzo wysoko nad tym całym pojemnikiem. O, tutaj jest ten pojemnik, a tutaj one bardzo by wychodziły jednak do słońca. No ja tutaj nie mam takich warunków dobrych tak naprawdę na takie rzeczy, bo ten balkonik jest tyci i po prostu wszystkie tutaj rośliny po prostu ciągną do światła, więc o, zobaczcie jaka jest, jak one są wysokie. No ale zaczęły mi kwitnąć, więc to najważniejsze i zobaczymy, czy faktycznie coś z tego będzie, czy będzie jakikolwiek efekt większy niż to, co ja tutaj posadziłam. Cześć kochani, no niestety no zdarzyła się rzecz dla mnie niefajna, zgubił mi się jeden filmik, właśnie ten z podsumowaniem i z tym jak zbieramy, wybieramy te ziemniaki. No ja nie będę teraz jakoś ściemniać i udawać i chować ziemniaków z powrotem do worka. Taki jest efekt, takie są nasze zbiory, taki jest ziemniak największy. Tutaj mamy jeszcze takiego, o, dziewczynki powiedziały, że serduszko. I tutaj takie ziemniaczki. I tak. Czy to było warto w ogóle to wszystko robić i tyle czasu czekać i tyle ziemi przynosić? No, patrząc pod kątem efektu, czyli tych ziemniaków, średnio. Ale po pierwsze, robiłam to jako eksperyment, więc ja jestem zadowolona, że w ogóle to zrobiłam i że w ogóle zobaczyłam, że cokolwiek wyrosło. Po drugie, moje dziewczyny widziały od początku do końca, jak rosną ziemniaki i o co chodzi, i że nie kupuje się ich w Biedronce czy na rynku, tylko można je po prostu jakby samemu zasadzić i jak one wyrastają, że to nie jak w jaki sposób one wyrastają. To się na pewno spełniło, to, że mogłam im to pokazać. Czy mogło być lepiej? Tak, zdecydowanie tak. Jeśli nie chcecie robić tylko tego dla fanu, ten nasz balkon nie jest dobrym do tego miejscem. Widzieliście zresztą, jak te ziemniaki rosły. One musiały wyrosnąć bardzo dużo ponad ten pojemnik cały, ponad tą torbę, gdyż po prostu nie miały dostępu do światła. Więc w większym jakimś balkonie, gdzie tutaj więcej jest tego słońca, gdzie te ziemniaki będą miały to światło niżej, one nie będą musiały po prostu na, nie wiem, one rosły gdzieś na metr albo i więcej do góry, żeby tak naprawdę to słońce miały. Więc część z nich w ogóle mi padło. Dodatkowo ja jeszcze miałam taką sytuację, że wyjechaliśmy na tydzień, kiedy było największe upały były i wszystkie i mnóstwo roślin mi poumierało. I ziemniaki też po części niestety padły. Ja też wsadziłam bardzo malutkie ziemniaczki. Te ziemniaczki, które wsadzałam, były gdzieś mniej więcej takie. To też jest błąd. Powinno się wsadzić jednak większe ziemniaki. Ja nie miałam i po prostu to było tak troszeczkę spontanicznie zrobione, że już nie miałam czasu. Zrobiłam to dosyć późno też. To też jest możliwe, że tutaj przez to te zbiory są mniejsze, bo ja dosyć późno to wszystko zrobiłam. I więc też jeśli ktoś chce tak naprawdę to zrobić i chce mieć jakiś lepszy efekt, to polecam zrobić to dużo wcześniej. Znaczy w tym momencie, kiedy tak naprawdę trzeba, a nie tam, ja nie wiem, miesiąc później to chyba robiłam czy coś takiego. Jeśli chodzi o ten pojemnik, tę torbę, to i ja jej w sumie nie polecam. 20 zł wydane. Oczywiście, zostanie to na kolejny rok. Więc jeśli ktoś faktycznie ma ochotę robić to
Co roku. To, no to dobra, no to okej. Okay. Natomiast wydaje mi się, że takie jutowe worki, takie na ziemniaki, wydaje mi się, że tutaj spokojnie się do tego sprawdzą, że trzeba zrobić tam niewielkie otwory na dole. I możecie coś takiego wykorzystać, albo doniczki, jedna w drugą, więc dwie duże doniczki, czy jakieś wiaderka, dwa wiaderka, po prostu jedno wstawić w drugie wiaderko i będzie po prostu idealne do tego, nie trzeba nic więcej. Dlatego tak już podsumowując, mogło być lepiej, na pewno, gdyby właśnie było więcej słońca. Gdybym nie wyjeżdżała i mogła je podlewać, bo takie ziemniaki muszę podlewać, i gdybym mogła je podlewać, a nie że część po prostu padło, to efekt byłby lepszy. Zbiorów mam na pewno więcej niż ja posadziłam, bo tam miałam tych ziemniaków takich, miałam 9, no a teraz mam powiedzmy takie na. No, jeden taki mini obiadek z tego będzie. Nie mogę narzekać, ale mówię, mogło być lepiej. Natomiast jeśli chodzi o taki dodatkowy bonus, to na pewno frajda dla moich dzieci, że mogły popatrzeć, jak te ziemniaki rosną, jak te ziemniaki się wyciąga. Dziewczyny grzebały w tej ziemi. Było bardzo trudno w ogóle te ziemniaki wydobyć. Ten otwór do wydobywania ziemniaków to jest totalna porażka. Bo okazało się, że te ziemniaki są w ogóle wszędzie i są one bardzo też niektóre głęboko i trzeba było tę całą ziemię wydobyć, więc cały balkon mieliśmy w ziemi. Przykro mi, że nie mogliście tego zobaczyć, no, ale może i dobrze, bo to naprawdę, no, cały balkon miałam zasypany. Myślałam, że tylko otworzę te drzwiczki do tych ziemniaczków, a tutaj nie. Okazało się, że niestety, ale trzeba wszystko. Całą tę ziemię wydobyć, no ale się udało. No i mam nadzieję, że Was zaintrygowałam tym filmem do tego, żeby spróbować samemu i że można mieć ziemniaki na balkonie, a nie na działce. Ale też wiem, że na działce, jeśli macie mało miejsca, to te jakiekolwiek worki są bardzo dobrym rozwiązaniem i nawet dużo lepszym w takich warunkach, bo nie jest potrzebna też ta podstawka na wodę, z którą ja tutaj miałam problem, bo ten worek był naprawdę duży. Ten worek jest taki, więc tutaj podstawka, żeby ją kupić, to w ogóle nie ma opcji. Ja próbowałam przynosić jakieś różne podstawki od doniczek, takich wielkich, ale każdy był za małe. Więc w końcu ta pokrywka od wiaderka poratowała mnie i nie mogłam też nalewać za dużo wody, więc musiałam na to też uważać. Ja polecam. I jako z jednej strony ciekawostkę czy naukę, czy wspólne zajęcie z dziećmi, z drugiej strony, jeśli macie miejsce typu działkę, to można w taki sposób też sadzić ziemniaki. Widziałam na różnych filmach, że z dużo, na pewno lepszym efektem końcowym. Pozdrawiam. Buźka. Pa, pa. O, i oczywiście róża na koniec, papa. Zup, papa. Pa, pa. Pa, pa.